Każdy dłużej grający w World of Tanks potrzebuje czołgu premium, aby znacząco podnieść swoje zarobki i ułatwić sobie zakup nowych czołgów. Jednym ze sposobów na zdobycie darmowego czołgu premium jest program rekrutacyjny. Dzięki niemu w kilkaset bitew jesteście w stanie zdobyć premkę 8 tieru. Dziś podpowiem wam, które czołgi z programu rekrutacyjnego są warte uwagi, a które powinniście sobie odpuścić. Zaczynamy! Cześć, tutaj VDR. Na początek szybkie podstawy. Aby rozpocząć program rekrutacyjny, musicie przede wszystkim znaleźć osobę do tego programu. Macie na to kilka sposobów. Może to być osoba, która jeszcze nie grała w World of Tanks, może to być ktoś, kto ma rozegrane mniej niż 200 bitew, lub ktoś, kto ma stare konto, ale nie grał przez przynajmniej 60 ostatnich dni. Jeśli nie macie nikogo takiego, no to załóżcie po prostu nowe konto, na którym sami będziecie grali. Po zdobyciu przez konto rekruta 1500 punktów otrzymacie nagrody, w tym czołg premium 8 poziomu do wyboru. I tutaj zaczyna się robić bardzo ciekawie, ponieważ dostępne pojazdy są bardzo różne i szczególnie początkującym graczom może być trudno zdecydować się na ten jeden jedyny czołg. Postaram się wam w tej decyzji nieco pomóc, a na koniec powiem, który czołg ja wybrałbym za program rekrutacyjny i dlaczego. No to zaczynamy. Po pierwsze, odrzućmy sobie czołgi, które totalnie nas nie będą interesowały. Będą to dwie niemieckie maszyny, Panthera 88 i Jagdtiger 88. Są to maszyny, które kiedyś były całkiem niezłe, ale teraz nie wytrzymały już próby czasu i niestety nie spisują się tak dobrze jak kiedyś. Do tego dorzuciłbym AMX-a CDA 105, który według mnie nie jest zbyt dobrym czołgiem i jest zdecydowanie lepszy czołg premium, a właściwie niszczyciel czołgów premium, który jest na liście. Skoro już pozbyliśmy się czołgów, którymi nie powinniście zawracać sobie głowy, no to przejdźmy do omówienia tych, które ja polecam, a na koniec, tak jak powiedziałem, zdradzę wam, który czołg ja bym wybrał. FV4202. Ten brytyjski średniak charakteryzuje się przede wszystkim dobrą penetracją i niezłą celnością oraz dobrą depresją działa, przez co dobrze sprawdzi się na wszelkiego rodzaju wzniesieniach. Niestety, jak na czołg średni, jego DPM jest dość niski, a i obrażenia na strzał nie powalają. Dzięki całkiem przyzwoitemu pancerzowi wieży można liczyć na jakieś rykoszety, ale na płaskim terenie nie ma większego problemu z jego przebijaniem. Nie jest to może topowy czołg premium, ale jako czołg do zarabiania będzie spisywał się całkiem przyzwoicie, głównie ze względu na dobrą penetrację i dobry zasięg widzenia, spełniając rolę typowego wsparcia. Z pewnością znajdzie również swoje miejsce w trybach specjalnych, takich jak na przykład linia frontu. AMX M449. Pojazd, który można kupić również za obligacje. Maszyna dobra do miasta i na średnim dystansie. Jego przedni pancerz potrafi odbić trochę pocisków, ale skosy na kadłubie oraz właz dowódcy są magnesami na pociski. Ważne, aby grając tym pojazdem cały czas poruszać się, utrudniając wrogom celowanie i strzelanie po weak spotach. Najlepszym elementem tego czołgu jest jego armata o wysokiej penetracji, dobrym przeładowaniu i depresji. Czołg radzi sobie szczególnie dobrze w miastach i na wzniesieniach. Do minusów z pewnością można zaliczyć też słaby pancerz boczny i duże gabaryty, przez co trudno schować się przed artylerią. T-92. Jedyny w zestawieniu czołg lekki. T-92 jest dość specyficznym pojazdem przez armatę, którą dysponuje. Tylko 150 obrażeń na strzał i 175 mm penetracji powoduje, że na strzelanie wysokiego wyniku wymaga wielu oddanych strzałów, a trzeba pamiętać, że każdy z nich to niebezpieczeństwo, że ktoś nam odda. Dlatego najlepszą taktyką na grę tym lightem jest granie pod spota i liczenie, że to nasza drużyna wykorzysta nasze świecenie i zarobi dla nas kredyty. Dzięki świetnemu kamuflażowi i niskiej sylwetce, czołg jest się w stanie schować nawet w najmniejszych zaroślach. Jako że jest to przedstawiciel najtrudniejszej do opanowania klasy pojazdów, to polecam go jedynie doświadczonym graczom. Z pewnością nie jest to wybór dla kogoś początkującego. T-54 First Prototype. Dodany w ostatnim sezonie radziecki czołg średni, który jest najbardziej uniwersalną maszyną z całego peletonu. Bardzo mocny pancerz jak na czołg średni, niezła depresja działa jak na radziecką maszynę i przyzwoita prędkość powoduje, że czołg odnajduje się w każdej sytuacji. Nie ma jednak duży bez kolców, 190 mm penetracji nie robi na nikim wrażenia, więc będzie potrzeba trochę amunicji premium, szczególnie przy trudniejszych losowaniach drużyn. Jak każdy radziecki czołg średni, nie lubi strzałów przednią płytę, za którą znajdują się zbiorniki paliwa. Czołg dobry zarówno dla doświadczonych graczy, jak i początkujących czołgistów. Z pewnością dobrze będzie spisywał się na linii frontu. 112. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że jest to czołg podobny do ISA 6, WZ 111 i Alpine Tigera. Jednak nic bardziej błędnego.
112 ma przede wszystkim inny schemat przedniego pancerza kadłuba. Została pozbawiona typowego dla chińskich i radzieckich konstrukcji szczupaka i dzięki temu możliwy, a nawet wskazany jest na niej sidescrap, który jest w tym przypadku bardzo skuteczny. Niestety armata to typowa dla czołgów ciężkich z obniżonym matchmakingiem lufa, która ma niską celność i długi czas skupiania. Sprawę ratują nieco pociski premium o wysokiej penetracji, niestety nadużywanie pocisków kumulacyjnych znacząco obniża zarobki. Czołg polecam raczej mało doświadczonym graczom i początkującym, którym zależy na tym, aby czołg wybaczał błędy ustawienia i nie zbierał każdego od niego w niego strzału. Dla bardziej doświadczonych graczy będzie to raczej nudna maszyna. T26E5. Dość nietypowy czołg ciężki, który zadaje tylko 240 uszkodzeń na strzał, ale za to ma dość szybkie przeładowanie. Penetracja na podstawowej amunicji i dobre depresje armaty pozwala bez większego problemu walczyć z każdym napotkanym przeciwnikiem i zdobywać dużo kredytów w każdej bitwie. Patriot bez malowania posiada mocną wieżę, przez co idealnie sprawdzi się ze schowanym kadłubem lub na wzniesieniach. Nie jest to może czołg najszybszy, ale i tak całkiem nieźle zbiera się jak na czołg ciężki. Jedyną rzeczą, którą mogę zarzucić T26E5, jest kapryśne działo, ale ten czołg powinien być grany raczej na najbliższym dystansie, gdzie aż tak bardzo to nie doskwiera. Czołg polecam każdemu, z uwagi na to, że jest bardzo uniwersalny. Kanonen jak Panzer 105. Dynamiczny niszczyciel czołgów bez pancerza i z mocną armatą. Zdecydowanie nie dla niedoświadczonych czołgistów. Bardzo łatwo się nim zaświecić i spłynąć w mgnieniu oka. Dobrze wykorzystany potrafi za to namieszać w bitwie, ponieważ dysponuje świetną armatą i dobrym kamuflażem. Aby robić na nim dobre wyniki, trzeba jednak wiedzieć, kiedy podjechać, aby jeszcze nastrzelać, oraz kiedy uciekać, aby jeszcze nastrzelać. W ekstremalnych warunkach może służyć nawet za spotera. Jeśli szukacie czegoś unikatowego, to Kanonen może się wam spodobać pomimo swoich ograniczeń. I to już wszystkie czołgi, które powinniście według mnie brać pod uwagę. Jak widzicie, jest tu niezły przekrój, bo praktycznie pod każdy styl gry można wybrać coś ciekawego, ale moim zdaniem najlepszym czołgiem z całej listy jest T-54 Mod 1. Maszyna, która jest najbardziej uniwersalna i z pewnością przyda się nie tylko pod randomy, ale na wszystkie tryby specjalne przewidziane dla 8 tieru. Drugim wyborem, jeżeli macie już T-54 Mod 1, jest z pewnością T-26E5, czyli Patriot. Warto jednak pamiętać, że ten amerykański czołg ciężki jest dostępny w sklepie za obligacje, tak samo jak i inne czołgi. Zresztą materiał o pojazdach dostępnych za obligacje również znajduje się na moim kanale i możecie go obejrzeć, bo jest to równie dobry sposób na zdobycie darmowego czołgu premium. Link do tego filmu właśnie wyświetla się po lewej stronie, a ja zmykam i zapraszam was do kolejnych filmów na moim kanale. Trzymajcie się, cześć!